Jest zima, jest zimno, a my jesteśmy w Warszawie. Zgodnie z obietnicą złożoną ostatnio, nagrywamy dla Was Street Food Polska TV, pierwszy sezon. Obiecałem Big Boyowi, że przeczołgam go przez kilka fajnych miejsc. No ja czekam, zobaczymy co wymyślił. Zaczynamy od pierwszego, to jest Warburger. Zaczynamy od burgerów. Jakich? Zobaczycie za moment. Ja jestem George Polnimirski ze Street Food Polska. Ja jestem Big Boy z Cash House Team. Wchodzimy, zapraszamy, zobaczcie co tam się dzieje. Spróbujemy, ocenimy i zrecenzujemy jak najlepiej umiemy. Pamiętajcie, dla Was rujnujemy swoje żołądki i wątroby. Dokładnie, więc docencie to. W Warszawie, w Warburgerze. Adam, Bartek, współwłaściciele. Chciałem Was zapytać, skąd pasja do burgerów w ogóle u Was? Dlaczego pomysł na burgery, a nie na kebab, który jest narodowym daniem Polaków? Dobrze zacząłeś. Chcieliśmy zawsze zrobić alternatywę dla kebabów. Było kilka innych pomysłów, ale stanęliśmy na burgerach. Stąd to miejsce. Chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony, odejść od tego, że burger w Polsce był kojarzony z nie tylko z kioskiem, tak jak u nas, tylko z kawałem kiepskiej jakości mięsa w kiepskiej bułce. U nas to wszystko poszło zupełnie w drugą stronę. Tak to wygląda. Chcieliśmy właśnie zrobić jakieś danie fast foodowe, bo taki mieliśmy od samego początku koncepcję. No i wybraliśmy burgera, przecież dobrze rozeznanie, zrobiliśmy rynku i w dobrym kierunku poszliśmy, to nas, dlatego burger po prostu. Jadłem u Was i zauroczyła mnie bułka, rozmawialiśmy wtedy krótko, nie było za bardzo czasu, powiedzcie o tych bułkach, bo to jest taka historia, krąży, że Wy sami je pieczecie. Tak było na początku, bułka w ogóle jest naszym autorskim przepisem, siedzieliśmy kilka dobrych nocy w domu i mieszaliśmy, przyprawialiśmy, aż w końcu wyszło to, czego szukaliśmy i faktycznie przez pierwsze dwa tygodnie ta bułka była wypiekana przez nas w małym piecu od pizzy, ale się śmieję, żyliśmy przez dwa tygodnie, sami to wygniataliśmy, sami mieszaliśmy, no przez dwa tygodnie żyliśmy jak zombie, bo rano przychodziliśmy tutaj, było wielkie boom od samego początku, nie byliśmy jeszcze tak zgrani, jak już jesteśmy w tym momencie, nie szło to wszystko tak sprawnie, no więc życia prawie nie było. Szukaliśmy kogoś, kto nam w tym pomoże. Znaleźliśmy fajną piekarnię z dobrą historią, bo założyli ją w 30 roku. Mają jeszcze fajny, stary piec ceglany, oczywiście nie zasilany drewnem, tylko gazem, ale to też przykłada się do smaku tej bułki. No i co? Przepis jest cały czas ten sam. Używamy jajek, mleka, wszystkich naturalnych produktów, dobra, mąka, tyle. Patrzę na tą krowę, skąd macie wołowinę? Niewielka hodowla. Krowa ma polskie pochodzenie, to nasza polska błękitka, więc nie szukamy żadnych ras typu Angus, czyli muzeum. Trzymamy się polskiej krowy. Zawsze jak rozmawialiśmy o mięsie, to dla nas najważniejsze jest to dla mnie, to w jaki sposób krowa się odżywia. Czy ona jest wybiegana, czy widziała trawę, czy jej skubnęła. To wpływa na jakość głównie mięsa, nie to jakich miała rodziców. My mamy polskie krowy i będziemy się ich trzymać, dopóki będą miały taką jakość, jaką mają, to nie będziemy niczego zmieniać. Macie też w ofercie burgera z dziczyzny i wiem, że ty jesteś myśliwym. To jest tak, że co, wychodzisz na polowanie, strzelasz jelonka, przenosisz go tutaj, sprawiasz i robicie burgery? Nie, wiesz co, zbieramy je z przydrożnych rowów. Nie, żeby nie porozmawiać tutaj. Mięso, które je mamy, dziczyzna, to pochodzi ze skupów i od dostawców naszych sprawdzonych. Więc nie możemy. To, że akurat Bartek jest myśliwym, to mamy pewność co do jakości mięsa, bo zna smak mięsa świeżego i też do takiego. Czyli nie wciśnie wam się dzikiej świni, która biegała za domem jako dzika, tak? Wiesz co, przede wszystkim w dziczyznie chodzi o wiek i okresy.
w jakich została, że tak się bardzo po myśliwsku wyrażę, pozyskana. Często jest tak, że w sklepach, nazwijmy to, normalni konsumenci kupują mięso tej najgorszej jakości, albo zostało w zły sposób strzelone, albo jest bardzo stare, albo zostało pozyskane w okresie, kiedy na przykład są ugody i to mięso ma bardzo nieprzyjemny, specyficzny smak. No ja jestem w stanie to rozróżnić i zawsze dla naszych gości, jeżeli oferujemy dziczyznę, to jest dziczyzna najwyższej jakości. To jeszcze na koniec zapytam, skąd pomysł na te sezonowe burgery typu Miss Stycznia, czy Mister Stycznia, Miss Listopada, bo takiego burgera dzisiaj zjemy u was. A tak. To będzie burger. Wiesz co, robimy, opowiem może o nim trochę. Robimy salsę z czerwonych pomidorów i wędzonego chipotle, odrobina kolendry, do tego nachosy. Naszym podstawowym serem był zawsze mimolet, teraz w tym burgerze jest czerwony cheddar, no i kaktus. Burger jest, burger jest podany na rukoli. No spróbujecie, zobaczycie, za chwilę sami ocenimy, jak smakowało. A skąd pomysły na takie burgery? Nasi goście odwiedzają nas czasami nawet 7 dni w tygodniu. Mogliby się szybko znudzić, więc wiesz co, próbujemy im urozmaicić tą ofertę. A skąd bierzemy inspirację? Zależy to dużo od sezonu. Co jest dostępne, nie wiem, będzie wchodził okres szparagowy, pomyślimy o burgerze ze szparagami. Pojawią się grzyby, będą grzyby. Skończy się dziczyzna, pomyślimy o jagnięcinie. I tak dalej. Wegetarianie też teoretycznie mogą was jeść, bo macie rybę w burgerze. Tak. Weganie mają gorzej, ale wegetarianie zjedzą. Zgadza się. Jaką rybę serwujecie? Makrela. To jest filetowana makrela, jest to cały filet makreli, który grillujemy na naszej patelni, więc jeszcze też świeża, kupujemy danego dnia i sami filetujemy. Dodatki też są proste tak naprawdę. To jest taki dip kolendrowo-cytrynowy, który na bazie winegret, więc on delikatnie tylko podkreśla te walory mięsa ryby. Do tego też jest rukola, cząstki pomarańcze, filetowana pomarańcz. Pieczywo zmieniliśmy, bo mamy tutaj żytnio-orkiszową bułaczkę taką w kształcie pity, więc tak, takie odchodzimy od koncepcji jakby tradycyjnego burgera, ale jednak jest to burgerem, tylko że z ryby właśnie dla osób, które lubią białe mięso. Mhm. I też tylko w piątki. Też tylko w piątek. I też jest bardzo delikatnym burgerem, bardzo chyba docenianym i lubianym, już ma swoich zwolenników. No to co, to pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich do was, a my czekamy na burgery. Co tu mamy? To jest dziki burger. O tym mięsku rozmawialiśmy. Może pokażę, jak on wygląda. Ciężko mi go będzie dokładnie wam pokazać. Ale wiadomo, wygląd jak wygląd. Zobaczmy po prostu, jak to smakuje, ale to za moment jeszcze, bo pokażę. To jest burger, który nazywa się Senior Stycznia. Za chwilę o nim opowiemy, bo ja wymienię się z Big Boyem w trakcie jedzenia. Porównamy. I spróbuję to teraz ugryźć. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. No nie wiem, co powiedzieć, to jest pyszne po prostu. Jest wyraziste mięso. Przełamane słodyczą tej cebulki, która była karmelizowana. Jest dodatkowo kozi ser dojrzewający, który jest lekko ostry, dzięki czemu wszystkie te smaki się łączą, mieszają. To jest naprawdę... brak mi słów, żeby to wszystko opisać, to trzeba spróbować. To zanim Big Boy zje Mister Stycznia, to ja trochę o nim opowiem. Więc Mister Stycznia, co tutaj mamy? No Big Boy trochę wyjadł, ale tutaj są nachosy. Jest rukola, cebula, dwa rodzaje cebuli, bo jest i biała, i zielona. Ostrości nadają nachosy.
A to jest po prostu marynowany kaktus. Rewelacja, pierwszy raz jest w burgerze. Okazuje się, że kaktusa można nie tylko pić, ale można go też jeść. Komponuje się doskonale. Daje się ostrzejszy. Świetna sprawa z nachosami. Nadają bardzo fajnego posmaku. Rewelacja. Zwróćcie uwagę, że burgery są idealnie wygrillowane, są różowe w środku. To jest to, co mnie wkurza, jak ktoś czasami mówi, że dostał surowego kotleta. To nie jest kotlet mielony, to jest burger. To ma być takie różowawe, bo cała soczystość mięsa jest w tym zawarta. Ja już nie będę mówił, a będę jadł.